No hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Gramy przy piwku Might & Magic 7. I tak jak w ostatnim odcinku wspominałem, dzisiaj spróbujemy nawiedzoną posiadłość tak poczarować, żeby już nawiedzona nie była. Czy mi się to uda, to się okaże. Zacznę od zaklęcia broni, tylko tak. Mogę pozaklinać bronię do walki w zwarciu. Ze względu na to, że najpewniej będziemy walczyć w zwarciu tym razem. Naturalnie coś tam na dystans też spróbujemy podziałać, ale podejrzewam, że to niestety będzie mniejszość, jako że w tym domku nie ma za bardzo miejsca, żeby pomanewrować. No niestety. Jeszcze mój kijaszek. I może jeszcze jakieś fajne zaklęcie. Dla odmiany obronne. Na przykład tarcza spowalnia, tylko niestety. No nie mam nic ciekawego. Niestety, fajnych czarów brak. Co prawda mogę rzucić pośpiech, ale po godzinie będą przez jakiś czas osłabieni, a ja nie chcę jakichś tam leczeń osłabień kombinować. A chociaż w sumie czemu nie? Uwaga, wchodzimy. Jeszcze oczywiście w trybie turowym. No i... Ej, kompulik zapomniał włączyć światła. No niestety. O, jakieś widziadło się tu przypamiętało. Tak jest. Jest szansa, że uda mi się przynajmniej co nieco tu przetrzebić. Tam widzę kolegów na górze. Tutaj mamy gula. Niestety chyba nie mam jeszcze leczenia paraliżu. Widać ten pośpiech co nieco daje, bo mogę kilka razy w ciągu tury uderzać. Czy tamtych kolegów dam radę wystrzelać? Dam. Bardzo fajnie. Okej. No tutaj już mam ciszę i spokój. Może zacznę od góry. Spróbujemy kogoś zamordować przez drzwi. O nie! Upiór kurhanów, to jest bardzo silny. Nie mam pojęcia. No, nawet nie mam pojęcia. To jest bardzo silny potwór. I bardzo dobrym pomysłem byłoby zwiać stąd, póki jesteśmy w stanie. On jest pierońsko silny. Na szczęście nie jest specjalnie szybki. To też jest szansa, że uda mi się go troszeczkę wystrzelać. Może będę tu biegał dookoła. Może cholera tam drugi. No niedobrze. Mogę się tego napić? Nie. Może to i lepiej. To jest... Ta zjawa jakaś specjalnie silna nie jest. Proszę sobie ominie... O, w mordę! Tu jest drugi taki. No to mam przesrane, delikatnie mówiąc. Czy on coś... Chciało coś na mnie użyć, ale nie wyszło. Okej. Kompulik już zemdlał. Niestety, trzeba go jak najszybciej uleczyć. Uciekamy w stronę drzwi. W razie czego będzie... Oj. Omdlenie. Bardzo źle. Znowu leczymy. Okej, jest zdrowy, można by to tak ująć. Okej, upiór kurhanów zginął. Co tam jeszcze jest? Upiór. No niestety. A ja mam jakieś odegnanie u nieumarłych, czy coś w ten deseń. Czy oni teraz będą uciekać? Nie wiem. Tak. Genialnie, teraz mogę ich wystrzelać. Aha. Trafieni przestają uciekać. No niestety. No w sumie to dość logiczne. Ale myślę, że dzięki temu z tym gościem dam radę się pożegnać. Podleczę sobie Asmo. Widzę, że Asmo nawet zbiera. Nie wiem. Czy jest ktoś jeszcze? Nie ma. To teraz tego spróbujemy ubić. Asmo strzeli, ja spróbuję na niego rzucić spowolnienie. Mhm.
Nie jestem pewien, czy zadziałało. Chyba nie. Nie mam pojęcia. No i pojawia się pewien problem. Mianowicie ten gość jest silny. Ale to nic. Spróbujemy go troszeczkę poganiać. Może mi się tu żaden następny nie przypołęta. Aha, tak to jak sobie mogę strzelać, widzę. Aha, tam są same zjawy, inne takie pierdoły, to tam... Co mnie gryzie? A, ta cholera. Próbuje mnie gryźć od spodu. Dobra. Gdzie on jest? Tam jest. Czyżby już... Nie, jeszcze za wcześnie, żeby próbował uciec, czyli po prostu nie może nas znaleźć. Bardzo dobrze. Ja się cofnę. Jeszcze trochę do niego postrzelam. Okej, upiór kurhanów zginął. Długi sztylet znaleźliśmy. Całkiem przyjemnie. Jak tego tam pana sobie postrzelamy. No nie idzie mi to strzelanie niestety. Okej, teraz już powinno być łatwiej. I nie. Tak, tu już powinno być całkiem sympatycznie. Ten pośpiech dużo daje. Tylko, że on jeszcze będzie tylko 26 minut trwał, czyli 26 sekund tak naprawdę. Okej, to pomieszczenie mamy wyczyszczone. Tam dalej jest chyba przejście. Widzę na mapie, że coś biega, ale tym się zajmę później. Może najpierw tu. Czy tu coś jest? Nie, tu nie ma nic. A czy tam coś jest? Nie, tu nie ma nic. Może to jest lepiej. Ale tu już coś jest. Tu jest coś takiego, tu jest coś takiego. Chyba może najpierw tego cienia. Ten cień już zginął. A ten zasadniczo też już ledwo żyje pewnie. Dziękuję. Z tym mogę walczyć. Ci są raczej cięcy. Całe szczęście. Okej. Widziadło. Czyli, czyli ten najsłabszy. Okej, tu już jest pusto. Tu są różne takie skrzynie. To też później, jak już wszystko tutaj wymorduję i wyczyszczę, to tu będę miał całkiem sporo przeszukiwania. Ale to na końcu. Tu mamy kula, widziadło. Okej, tyle jeśli chodzi o widziadło. Kul też chyba długo nie pożyje. No właśnie. A to ile mam też... Aha, to nie zwiększa szybkości. Czym, że to zwiększa bezpośrednio szybkość, a to po prostu umożliwia szybsze... O! Tu jest jeden z obrazów, który mamy nawet questa na nie. Okej, i tu jest skrzyneczka. A tu poza tym nie ma nic. To idziemy po drugiej stronie. O, już ekipa się zmęczyła. No niestety. Młocia ma, zdaje się, leczenie osłabienia. Szkoda, że to na każdego z osobna trzeba rzucić. Myślę, że ten pośpiech to jest dobry pomysł. Nawet jeżeli osłabia mi drużynę. Bo zdecydowanie szybciej można atakować. To jeżeli każda z postaci może dwa razy naturę atakować, to jest... O cholera. To jest bardzo nieźle. I tak też zamierzam robić. A tak, Kompulik rzuca pośpiech. Mhm. Dobra. Strzelamy do oporu. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby to jeszcze dodawało coś do celności. Ale widzę, że teraz już praktycznie każdy trafia, także jest okej. Okej. Ktoś tu najwyraźniej potrzebuje pomocy lekarza. No, okej. Czy to już wszyscy? Nie, tutaj kolega, widzę, ma jakiś problem egzystencjalny. Już nie ma. Okej. Co my tu mamy? Widziadło. Dziękuję. Piękna seria poszła. Prawie jak z karabinu. To też mogę ukraść? Nie, tego nie mogę. No szkoda. Ten obraz jest ładniejszy od tamtego.
A tu mamy też widziadło. Piękna seria. Kolejna poszła, pieniążków troszkę, kolejne dwie skrzynki. No tu będzie się masakrycznie długo przeszukiwać. Nie wiem, czy to jest sens, żebym wam pokazywał później, ale zobaczymy. Okej, jesteśmy tu. Niezłym pomysłem by było, żeby Mocia nas powyleczywała. Czy coś. No, może wystarczy. O, zwój. Czy coś tu jeszcze można znaleźć? Muszę każdą biblioteczkę z każdej strony. Może tu? A tam mnie przez ścianę coś próbuje ugryźć. Ciekawe, czy mogę to zabić? Chyba nie. Okej. Okay. Tu. Dobra. I teraz tak. Gdzieś taka zabawna sztuczka była, tylko muszę ją odnaleźć. No. Tu. Patrzą i nie widzą. Tak, podejrzewam, że część z was już się domyśliła, czego ja właściwie szukam. Szukam wysuniętej książki, która robi za przycisk. To już jest dość oklepany schemat. Pod warunkiem, że uda mi się znaleźć. Ona powinna być chyba na wysokości oczu. Może spacją. No gdzieś to być musi. Chyba, że tutaj sztuczka ze spacją nie działa i trzeba po prostu samemu ją znaleźć. Ale w takim razie to mam troszeczkę przechlapane, bo ja nie jestem zbyt spostrzegawczy. A jest, tu była. Tylko, że teraz mamy tutaj upiór, którego ja zdecydowanie nie lubię. O, a dlaczego? Aha, już są osłabieni, już pośpiech się skończył. Kurczę, bardzo niedobrze. Dobra, to Mocia będzie leczyć ich po kolei, zaczynając od Asma. Teraz Blendy. Mocia. I gitara. No i jeszcze kompulik został do wyleczenia. Może na razie nie będę rzucał tego po raz kolejny. Oj, upiór Kurhanów. No to robi się problem. Ale myślę, że jakoś sobie radę dam. Goście z widzę niebezpieczny. Tu. Dobra. Jakbym spróbował na przykład... rzucić minę ogniową. Oj. To mi nie wyszło. Bardzo. 4 punkty obrażeń, no dajcie spokój. To są obrażenia. Spodziewałem się zdecydowanie czegoś innego. 1 do 6 obrażeń na każdy punkt biegłości, czyli mogło pieprząć za 40. O, 25, no to ja rozumiem, tylko że to i tak jest tyle co nic. Dobra, upiór zginął. Zostały jakieś zjawy, to może... Może nawet nie muszę na dystans tłuc. O, za 16 trafiłem. Walcząc kijem. No to już jest szaleństwo. Dobra. Pozbierałem co się dało. Tu jest jakaś wajcha. Chyba. Tak? To jest wajcha? Haha, tak. Tylko, że strzelająca. Fajnie. Oj. To ledwie widziało to. Okej. Okay. Tego tu nie było nawet. Co ja tu mam? Odporność na ogień. Światło pochodnie, magiczne oko. Czyli zasadniczo już nic. Czy te bronie są jeszcze pozaklinane? Są jeszcze. Jeszcze trochę będą, to dobrze.
O, cholera. Potępieniec. Po pierwsze, co młocia robi, to leczy Blendiego, żeby się tu nie złożył. Cholera, jego trafić się jest ciężko. Pierońsko. Znaczy, czarami się da, widzę. I nawet to idzie. Okej. Okay. Tyle jeśli chodzi o pana potępieńca. Widziadeło też. O cholera! Zdecydowanie ich jest za dużo. Oj, 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 oj. Jak ich tu wykończyć? O, trzeba ich po kolei wykańczać. Na raz nie wezmę wszystkich na klatę. Dobra, nie widzę problemu. O, reszta już mi tu nie przychodzi, to tego upiora mogę sobie wykończyć. To teraz spróbujemy tego większego. Oj. No. Coś upiór chciał zrobić, ale mu nie wyszło i całe szczęście. Temu też nie wyszło. Chyba, że... Aha. Są postarzeni. To niedobrze. Te mędy postarzają. Od te 2-3 lata to nie jest problem. Na pomoc. Ale kiedyś to już może się problem z tego zrobić. I to dosyć spory. To też myślę, że niezłym pomysłem będzie... Ile on ma już lat? Teraz 27. Każde trafienie postarza go o rok. No to niedobrze. Gdzie uciekasz, cholero? Czy ja ci pozwoliłem w ogóle? A, bo on już... Aha, on nie chciał uciec. Na pomoc. No znowu mnie? To ile mam mieć w końcu lat? 150? Ze starości mam umrzeć? Pomocy. Oj, to niedobrze. Nie mam pojęcia. Może ja sobie golnę jakąś miksturę. No, okej, okay. To nie było potrzebne. O, tu jakiś kolega. Hul, tylko że się zaklinował się na ścianie. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Idziemy dalej. Oj, co mnie tu bijesz? No, ledwie widziadło. Czyli zasadniczo nic. Co tu mamy? Tu nie mamy nic, a tu mamy zjawę. Taka zjawa to specjalnie groźna nie jest. No właśnie. Ale tam coś idzie. Upiór kurhanów. Fantastycznie. Co mnie próbuje zjeść od tyłu? Upiory. A tak źle i tak niedobrze. Spróbujemy najpierw może tego umrzeć. Cholercie. Te cholery są strasznie upierdliwe. Oj. Aha. Czy on to też postarza? Tak. A. Blendy, jako że jest elfem, to czy on będzie miał 20 lat, czy 150, to zasadniczo nie jest różnicą. Ale ja jako człowiek, to już myślę, że to robi różnicę. Czy 20, czy 150. No i znowu młocitura minęła, mogła nas uleczyć. No dobra. Przede wszystkim musi uleczyć siebie. Many nie ma. Aż to mędy. Czy mamy jakieś takie... 13, najsilniejszy jaki jest u nas. No to się robi dość problematyczne. No to dranie. To nic. Podleczymy się i idziemy ich męczyć z powrotem. Myślę, że już można. Aha, przyszedł ten upiór. No nie powiem, żebym był zachwycony z tego powodu. No, kosmicznych obrażeń to my mu tu nie zadajemy niestety. Ale jakieś są.
Dobra, wyszedłem na samą górę. Myślę, że mnie tu nic od tyłu nie będzie gryzło. No, nie, całe szczęście. Chodźcie tu, dranie. O, trafiłem. No. Dobra, to już jest resztka. Tylko ten czerwony. Idziesz? No chodź, cwaniaku. Oj. Zdecydowanie podszedł za blisko. Na pomoc. Oj tak, zdecydowanie na pomoc. Może już go damy radę wykończyć. Tak. Okej. Kolejne leczenie. No niedobrze, niedobrze. No tego, że mendy wysysają manę, to się nie spodziewałem. A tu coś jeszcze jest. Dobra, przed tobą to nawet nie będę uciekał. Dziękuję. Mam zieloną otoczkę. Czyżby to już było wykończone wszystko? No, to by było bardzo mile widziane. Zobaczmy. Tu można otworzyć, tu można otworzyć. I tak, i znajdujemy się w tych pokojach, w których już byliśmy. Tak, z drugiej strony powinno być zasadniczo tak samo. A tu mamy dużo skrzynek. Mamy też dużo jedzenia, w związku z czym będziemy mogli sobie tutaj nocować do woli. Okej. Teraz pytanie, skąd zaczniemy przeszukiwanie? Myślę, że stąd. Dwa pokoje, przejdziemy tym korytarzem, przeszukamy wszystko, co się da i wyjdziemy z drugiej strony. No to myślę, że zaczniemy od tego, że młocia nas wyleczy wszystkich na maksa. I tu mamy skrzynki. Okej, tu mamy ile skrzynek? Tu mamy jedną, to może stąd zacznę. Myślę, że to będzie okej. Asmo ma 88, czyli więcej od nas, ale to nic, Asmo też się podleczy. Niech nie będzie, że nigdy Asmo nie leczy. Dobra, wystarczy. Uwaga! Wybuchnie. Wybuchnie. Nawet zabije kompulika. Fantastycznie. Nie mam pojęcia. No cóż. Super. Cóż, odpoczniemy. Idziemy otworzyć następne. Cudownie. Nie mam pojęcia. Ładna halabarda. No nie powiem, że nie. Okej. I myślę, że to będzie ostatnie, co otworzę. Wow. A jednak nie. Bo nie podoba mi się to, że kompulik ma minus 171 życia. Zdecydowanie źle. I nie wiem, czy im więcej, tym nie będzie droższe leczenie. A jeżeli tak, no to zdecydowanie lepiej będzie go skoczyć, wskrzesić, a potem sobie tu pozbierać. To też udamy się do kamiennego miasta, bo bliżej nie mamy nic. Tej skrzynki nawet nie ruszam. Ona promieniuje złem. No niestety, tak to czasem bywa. Mam nadzieję, że w sumie mógłbym tak zbierać dalej, tylko nie wiem, czy na przykład od minus 200 punktów życia nie ma jakiegoś statusu, którego nie da się już wyleczyć, na przykład jest rozerwane ciało na strzępy, no i niestety nie da się go skrzesić. To też lepiej wydać te 900 sztuk złota i przejść się kawałek. Zwłaszcza, że zasadniczą misję już wykonałem, tylko teraz gdzie ja muszę wrócić z tym? Do Erafi. W sumie to niedaleko. No stąd to może i kawałek.
Ale co tam? Jeszcze mam tu parę rzeczy do zrobienia, to też nie będę uciekał zbyt szybko. Ale przy okazji poidentyfikuję to, co znalazłem. No przede wszystkim wskrzeszę tego sierotę, który ginie zawsze. A chyba już powiem, czy jest jakiś taki nagrody, jakiś ile razy ktoś zginął? Niestety nie. A szkoda. To by było niegłupie. Kompulik już chyba czwarty raz zginął, jeśli nie piąty. Witamy. Jak możemy pomóc? Dokładnie. Im więcej punktów życia na minusie, tym droższe jest wskrzeszenie. To też, no, chyba lepszym pomysłem będzie leczenie go za każdym razem. Swoją drogą przydałoby się coś, co dodaje mu życie. No ale dobra, najpierw poidentyfikujemy to, co już znaleźliśmy. Wprawdzie wiele tego nie jest. Skórzana peleryna. O, genialne rękawiczki dla Blendiego. Żegnaj. Genialne, nie wiem co Blendi nosi, ale już tego nie nosi. To jest... To właśnie. Dziękuję. Rozbrojenie pułapek plus 9, czyli w sumie tak jakby miał 13, czyli najwyższe po prostu... najwyżej wyskilowana umiejętność w całej drużynie. Także to jest cudownie. To mogę sprzedać i to mogę sprzedać. Zostaje całkiem sympatyczna broń. Szukacie czegoś jeszcze. Którą też oczywiście zidentyfikuję. Dziękuję. Czymże jest ta halabarda? No, całkiem ładna. Chociaż atak tylko plus 3. No, nie jest to, no dupy nie urywa. Trudniej będzie trafić, ale po trafieniu zdecydowanie obrażenia powinny być większe. Nie mogę tego użyć. Dlaczego? A, to jest dwuręczny, to jest topór. A, myślałem, że to jest... Szukacie czegoś szczególnego? Myślałem, że to podchodzi jednak pod dzidy i inne cuda, ale skoro nie, to nic z tego. Dziękuję za to. Jeszcze rzeczy magiczne. Te pierścionki mnie interesują, czy to jest cokolwiek warte. Byłoby przyjemnie, gdyby powiedzcie, tak. Powiedzcie, czego wam potrzeba. Aha. Okej. Okay. To jest pierścień, który zwiększa efekty wszystkich zaklęć magii ducha. Okej. Okay. Zobaczmy. Plus 2. Fantastycznie. To też jest, zdaje się, artefakt. To jest jakiś pierścień zjawy czy coś? Duchowy pierścień, o. To też jest artefakt, czyli już trzy osoby mają artefakty, tylko Blendi nie. No, niestety. Bywa. Teraz co? Teraz co? Teraz idziemy z powrotem. Mogłem troszeczkę żarcia sobie kupić, ale pal 6. Wezmę sobie... Kiedy jest to odporność na magię ognia? Jeżeli pułapki będą oparte na ogniu, to jest szansa, że przeżyje. Mam zepsutą zbroję, fajnie. Fajnie, że teraz to zauważyłem. Może Asmo to naprawi? Nie wiem jak. Nie wiem jak. Przykre. Czyli nie naprawi. Co to jest za czar? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No, super. Widzę, że w głowę dostał, bo nie ma o niczym pojęcia. Rzucę piórko spadanie. Pójdziemy sobie na skróty trochę. Okej. No i idziemy przeszukiwać dalej. Liczę, że uda mi się znaleźć jeszcze parę cennych rzeczy. Oby. Tu zdecydowanie przyda się światełko. No i dobra. I byliśmy tu chyba. Tak? Zdaje się, że... taki obrazek już sobie zakosiłem. No dobra. Tu już byliśmy. Tak, tu już byliśmy. To też idziemy tu. No i aż się prosi, cholercia, jakaś telekineza. Ale ponieważ nie mamy, otwieramy po kolei. Okej, tu jest duża liczba pieniążków, co mnie cieszy bardzo. O, w sumie 8. Nie ma tragedii. I znowu, Mocia musi wszystkich wyleczyć.
No niestety, może Blendy by się mógł nauczyć chociażby jakiegoś podstawowego leczenia, to by było o wiele fajniejsze. No ale... Chociaż jakby Blendy mnie leczył, to pewnie by ze mnie zrobił tylko jakieś zombie. No ale... Ja się tam nie znam. Uj, coś zepsułem. A nie, nic nie zepsułem, całe szczęście. No niestety, to trochę potrwa wyleczenie wszystkich. Ile mam teraz tej odporności? No, aha, mało. Ale trudno, załóżmy, że wystarczy. Jeszcze Blendy'ego podleczę. Chociaż... On to akurat powinien przeżyć. No ale teraz, mając rozbrajanie pułapek, może nie będziemy tak bardzo obrywać. Dobra. Uwaga. No i oczywiście kompulika zabiło znowu. No szlak by to trafił. Ile? Minus 21. No oczywiście. No nic, przekimamy się tu. I otwieramy następną skrzynkę. No i ta zabiła Blendy'ego z kolei. No dobra. Przekimamy się znowu. Otworzymy to. Chociaż nie, to by był zły pomysł. Trudno. Dobra, wiecie co? Nie ma sensu, żebym wam tak pokazywał, jak ciągle ginę. Ja w tym momencie zrobię cięcie i jak już uda mi się tutaj wszystko pozbierać, to ja wtedy wam pokażę ewentualnie, o ile się wzbogaciłem, ewentualnie co ciekawego znalazłem. Bo takie kursowanie i się wskrzeszanie to raczej jest średnio interesujące jak na odcinek, no nie? Także dobra, ja tu zrobię teraz cięcie, takie dość krótkie. I widzimy się za chwilę. No okej, jak widać właśnie wracam ze świątyni, bo znowu mi kompulik zginął. W sumie Blendy też. Czy coś ciekawego zabrałem? No generalnie dużą ilość pieniędzy, ale poza tym no trochę śmiecia. Ewidentnie trzeba to wszystko poidentyfikować. I okej, okay. No i zobaczmy. Ta tarcza wydaje się całkiem sympatyczna. KP15. To ma 17, to ma 12. To też wymieniamy. To pójdzie na sprzedaż. To nawet nie będę tego komentował. Tego raczej też. Chociaż... Nie, za duża różnica. To nie, to nie. Pas, identyfikacja wrogów plus 7. Zdecydowanie. Szybkość plus 4. Czy Asmo coś ma? Tak, celność plus 4. Blendy nie ma nic. A Młocia? Czy Młocia ma jakiś pasek? Nie, Młocia nie ma paska, to też Młocia dostanie pasek. Szybkość plus 4. A, tak, co jeszcze? Identyfikacja wrogów plus 7. A, tak, to będzie lepsze, a to pójdzie na sprzedaż. A, to raczej nie, nie. Nie mam pojęcia. Pieniądze nie wystarczą. Okej. Okay. Widać, już mam 25 tysięcy, w dodatku 10 tysięcy w banku. No, nie można powiedzieć, żebym był biedny. Szukacie czegoś szczególnego? Zobaczmy, czy tu mogę coś zidentyfikować? Nie, nie mogę. Mogę sprzedać natomiast ten wspaniały sztylet. Dlaczego? Dziękuję. Otóż znalazłem taki. Niby nic, ale dodaje 5 do KP i 6 do 8 obrażeń od zimna. Czyli przy odrobinie szczęścia jeszcze troszeczkę z chłodu uderzy. Jeszcze tylko ponaprawiam zbroję tych, którzy niestety nie przeżyli. Żegnaj. Okej, okay. Zakładamy. Czy może jakieś tutaj... Nie, jest wszystko ładnie, pięknie. Teraz sklep magiczny. Który znajduje się tu. Powiedzcie, czego wam. I trzeba to poidentyfikować, bowiem mamy tu mnóstwo rzeczy niezidentyfikowanych. Okej. Okay. Armagedon? Wow, mam zaklęcie Armagedonu. Tego na pewno nie sprzedam, to się może kiedyś przydać. Co dalej? Gwiezdny deszcz. Też wygląda sympatycznie. Punkt orientacyjny Lloyda. To jest fajne, tylko pod warunkiem, że się ma całe zaklęcie, a nie tylko jeden zwój, to też nie ma sensu go trzymać. Heroizm. Nie wiem, czy się mogę nauczyć. Spróbujemy. Nie mogę się go nauczyć. Nie mam odpowiedniej biegłości. Ale książkę sobie zachowam. Chyba, że Młocia może.
Nie mogę się go nauczyć. Nie jestem pewien, z jakiej to jest szkoły w ogóle. Aha, magia ducha na poziomie eksperta, czyli to jest dla młodzi. Bardzo dobrze, resztę można sprzedać. Powiedzcie, czego wam potrzeba. Okej. I posprzedawane. Mhm. I co teraz? Teraz myślę, że się pobawimy w czyszczenie okolicy oraz zwiedzanie kurhanów, z czego myślę, że podzielę to na dwa odcinki, bowiem samo zwiedzanie kurhanów może być dość długim przedsięwzięciem i myślę, że zacznę od niego. Ale to już w następnym odcinku, a póki co, no cóż, to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, hej!